Siemano, z tej strony Team 2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z mitów. Czy zniszczenie Metina podnosi punkty rangi naszej postaci? Eliza P., wiesz co? To jest dosyć ciekawy mit z tego względu, że większość z nas zastanawia się nad tym, czy mamy jakiekolwiek szanse. No dobra. Pierwszy Metin podniósł nam tą rangę o jeden punkt, czyli dał nam jeden punkt, tak jakbyśmy zabili potwora. Jednak, dobra, ja już zdradzę Wam pewien sekret, na 4 metiny tylko 3 mi podniosły rangę. Jeden stwierdził, że nie opłaca się podnosić rangi i to był metek 40. Nie wiem dlaczego, ale 45, 50, 35 podniosły. Potem jeszcze zbiłem 1, 45 i 50 również podniosły. Co za tym idzie? Prawdopodobnie, czy ja wiem? Można powiedzieć, że mit jest prawdopodobny, tak? Podnosi Metin rangę o 1 punkt. W 75%, bo powiedzmy, że test był na 4. Ale co by było, gdyby podnosił za każdym razem na przykład o 10? Wtedy można by powiedzieć, że ten Metin coś więcej daje niż tylko 1 punkt rangi. Natomiast tutaj jest możliwe, ale niekoniecznie. Więc tutaj, no niestety, jeden test, tylko jeden. Więc można powiedzieć, że jest mit możliwy. I wygląda tak, że sama właśnie widziałaś. Okej, mit 187 dotyczy tego, czego zazwyczaj pytacie. Czy doświadczenie w jakikolwiek sposób wpływa na to, czy czytamy Q? Czy działa lepiej, czy gorzej? Kamień duchowy. 76% doświadczenia. 76% szansy na to, że wejdzie. To akurat trafiłem w 24%. A może 0,02%? Co jest bardziej wiarygodne? 76% raczej, co? A tutaj Q weszło. Więc mit 176 mogę powiedzieć, że jest kompletnie obalony, bo niestety rękę mógłby sobie obciąć. I to tak nie działa. Nigdy tak nie działało. Mit 188? Czy NNO działa na duszka UBM-a? Spoko, przeczytałem wyjaśnienie. Chodziło o to, czy jeśli będzie miał zablokowany NNO, to znaczy będzie omdlony, czy cokolwiek się stanie. Czy będzie bił z tego duszka, czy też nie. Na razie HMNS obrywa, czyli Shaman Healer kompletnie obrywa, a teraz też. Więc sami widzicie, omdlenie kontra duszek. Omdlenie i tak nic nam nie daje, bo duszek i tak atakuje. To chyba jedyny skill, który atakuje, jeśli jesteśmy omdleni, bo reszta skill po prostu się wyłącza, nie działa, no i nie możemy wcisnąć. Ale gdyby zgasł, również nie moglibyśmy nic z tym zrobić. Taka prawda natury. Mit 188, duszek ma w nosie NN, no tak, dokładnie. Mit 189. Czy to prawda, że szaman bijący z konia dzwonkiem z dużą zieloną podką będzie bił gorzej i czasowo będzie to dłużej wyglądało? Najpierw trzeba wskrzesić konia, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, ale odpowiadam już na to pytanie. Obstawiam, że każdy ze starszych graczy miał epizod z szamanem. Jeśli tak, to wiecie, o co chodzi w tym micie. Niestety, szaman ma to do siebie, że jest najwolniejszą klasą postaci, jeśli chodzi o bicie metinów. I najsłabiej niby to robi. Dobra, nie będę tego mówił, bo prawdopodobnie niektórzy szamani biją więcej niż ja WP-kiem i niektórzy biją więcej niż nie jeden body. Ale to są hardcore. Dobra, mniejsze z tym. Podstawowy atak powinien bić co każdy hit. Tak też się dzieje. Jednak gdy użyjemy zielonej podki, nasze hity przy 164 speeda ataku niestety maleją. Dlaczego? Jest to spowodowane tym, że szaman jest po prostu zbugowany. Wszystkie postacie bugują się od około 170 szybkości ataku. Szaman już od 160 i z każdego hita wchodzi nam po prostu co? Co czwarte nam nie wchodzi, o tak mogę powiedzieć, to będzie chyba prostsze rozwiązanie. Nawet jak widzicie, uderza w pewnym momencie i nie ma tego hitu. Tam nie ma rzeczywiście hitu, więc tak, im większy speed szamana, tym niestety ten motyw jest bardziej paskudny. Większa prędkość, mit trafień. Niestety, żeby nie było, metków nie zbiłem. Mit 190. Gdy mamy ujemną rangę i załóżmy płaszcz uciekiniera, to wypadają z nas przedmioty, jeśli ktoś zabije nas. Taki szybki mit. No dobra, wiecie co? Ten mit próbowałem sprawdzić przez 10 minut.
I powiem wam, że albo A, przedmioty nie lecą, albo B, przedmioty nie lecą, bo płaszcz uciekiniera działa tak, jak byśmy mieli zero rangi. To jest możliwe. Jednak ja pamiętam, przynajmniej kiedyś, jak miałem jeszcze na Darku, robiłem te skille, miałem płaszcz uciekiniera i wtedy poleciały mi poty. Na szczęście poty i jakiś tam syf. Drobny, bo drobny, ale poleciały. Więc płaszcz uciekiniera w 100% nie chroni nas przed tym, że coś z nas może wylecieć. Może nas coś wylecieć, nawet gdy nie mamy płaszcza uciekiniera, a nasza ranga wynosi 0. To też już zostało wiele razy udowodnione i powiem wam, że to jest prawda, żeby nie było, że jeśli mamy rangę na 0, ktoś nas zbije, może coś z nas wtedy wylecieć. Czyli tak jak samo, jakbyśmy mieli płaszcz uciekiniera. A. Nie działa to w drugą stronę. Jeśli mamy rycerski i nagle założymy płaszcz uciekiniera i mamy 0 rangi i coś z nas wyleci, to w tą stronę nie działa. Działa, jeśli mamy na minusie i zerujemy sobie rangę płaszczem uciekiniera. Chociaż mit sam potwierdza, że no, mając 0, nic z nas nie wyleci, nawet zakichane poty. Jednak z tym wylatywaniem zbyt częstym to już kiedyś przetestowałem i to była taka zasada, że niestety tam co jakiś czas po prostu nic nie leciało. Nic, nawet jak miałem minus 20 tysięcy rangi. To było już testowane i tam też rzadko coś poleciało. Jak poleciały, to poleciały 2 itemy. No chyba 20 minut zabawy. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ten ostatni mit, mogę powiedzieć, że jest dosyć ciekawym mitem pod tym względem, że ciężko go sprawdzić. Jest strasznie losowy. Właściwie płaszcz uciekiniera działa tak, jakbyśmy mieli 0 rangi, ale no nie pokazuje nam, żebyśmy mieli minusową rangę, więc nic z nas nie leci. Jednak pamiętajcie, przy zerowej randze również coś z nas może wylecieć. Więc lepiej mieć płaszcz uciekiniera i pierścień Lucy. Tak, dla zasady. Lub pierścień Lucy plus rękawice króla przepowiedni, żeby ta ranga schodziła. Proste? Proste. Ja zapraszam was do linku, który jest w komentarzu oraz w opisie. Na drugi kanał, ten vlogowy. No i 190, można powiedzieć, że możliwy. Podobało się? Zostaw komentarz, subskrybuj. A im więcej tych komentarzy do następnych mitów, ten mity pokażą się po prostu szybciej. Ostatnie 3 odcinki dały nam 5 mitów niestety, więc tutaj mogę powiedzieć, że zapraszam do komentowania i do jak najciekawszych pomysłów na mity. Dziękuję, widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, Link 2, a może już nawet jutro, jak będzie naprawdę mega dużo pytań ciekawych. Pa, pa!